tym domu, w którym obecnie mieści się Bank Millennium, mieszkał Stanisław Wokulski, główna postać Lalki. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I... W tej kamienicy mieścił się sklep Stanisława Wokulskiego, w którym pracował i nad którym mieszkał subjekt Ignacy Rzecki. Zdaje mi się... Wydaje mi się, że mam przyjemność... Staś, jak mi Bóg miły! Staś we własnej osobie! Cóż tam u ciebie, stary, wychudłeś, pobladłeś? Owszem, trochę nabieram ciała. A jak interesy? Siwe włosy? Interesy wybornie, w lutym i marcu. Obroty nam wzrosły dwukrotnie, a w kwietniu mieliśmy interes za 25 tysięcy rubli. Wybornie, siądźmy, porozmawiajmy. Owszem, usiądźmy. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Oto miniatura kraju, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo nie mogące zdobyć się na sprzęty otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby spętać i zużyć w pustej walce. O nic. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro już spoczywałbym pod tymi śmieciami, które wreszcie są tak wygodnym grobem, jak każdy inny. Na górze zrobiłby się wrzask, ścigano by i wyklinano tych poczciwców, a oni może wyświadczyliby mi łaską. Mieszkamy, panie. Czemu nie przyjeżdżasz po transporta? Czym miałbym przyjechać, gdy na nowy rok koń mi padł? Co więc porabiasz? Ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata na wiedeńskiej kolei. Z czego więc żyjecie? Baba trochę bierze, a ja... Marniejemy, panie. To marne wasze zapłacone?
po co płacić, jak tak i tak wypędzą. Czemu więc nie przyjdziesz do pana Rzeckiego, do sklepu? Wstyd. Koń padł, wóz użyta, a kubrak jak na dziadzie. Masz tu 10 rubli na święto. Dziękuję, panie. Dziękuję. Jakże oni szczęśliwi. Ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno. I jak łatwo ich uszczęśliwić. Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć parę tysięcy rodzin. Nieprawdopodobne. Przecież tak jest. Która rodzina? Rodzina? Kiedy ktoś się pytają, to trzeba grzecznie odpowiadać. Zanim mnie to się przekonasz. Chłopcy! Mam kilkaset rubli, gotówką i złoty zegarek. Bronić się nie będę, no! Taki to psiak wzejdzie, ci go nie posieją. Bydlęta, tchórze! Gdzie ja jestem? Już ci w łazienkach. Ale w którym miejscu? Trzeba iść w drugą stronę. Do czego ja doszedłem? Rozczerpany nerw. Czuję, że już dzisiaj mógłbym napisać ostatni akt tej kolejki. Strach. Co tu się stanie za kilka generacji? A przecież jest proste lekarstwo. Praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. Ona jednak może wzmocnić lepsze indywidua, a bez krzyku wytępić złe. I mielibyśmy ludność dzielną, jak dziś mamy zgładzoną lub chorą. Ponad wiek temu za naszymi plecami na polach mogotowskich odbywały się wyścigi konne. Jeden z nich wygrała klacz Wokulskiego, zakupiona od barona Krzeszowskiego. A po ów gonitwie... Pan baron? Ach, to pan. Pan mnie potrącił. Bardzo przepraszam. To mi nie wystarcza. Żąda pan satysfakcji? Właśnie. Dobrze, zatem... Ach, do licha, zapomniałem bileciku. Ma pan może ołówek i kartkę? Z przyjemnością dokończę rozrachunków za moją sutankę. Tutaj, w Lasku Bielańskim nad Wisłą, odbył się pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim. Uważasz, Stachu, to są ludzie honorowi. Baron gotów cię przeprosić. Nie chcę żadnych przeprosin. Zapewne pomyślałeś o interesach, na wypadek. Nie spotka mnie żaden wypadek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A jakby on trafił? Kula przeleciała tak blisko ramienia. Wszystko to roiło się między dwoma długimi ścianami kamieni z bystrej barwy, nad którymi górowały wyniosłe fronty świąt. Kopernik z nieruchomym globusem w ręku odwrócił się tyłem do słońca, które na dzień wychodziło spoza domu Karasia, wznosiło się nad pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauki, kryło się za dom Zamoyskich, jakby na przykór aforyzmowi wstrzymał słońce, wzruszył ziemię. Wokulski, który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swojego balkonu, mimo woli westchnął, przypomniawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli trawiarze i tracze, nie odznaczający się, jak wiadomo, zbyt dokładną znajomością zasługi Kopernika. Thank you.